posiadam 50-hektarowe gospodarstwo, którym produkujemy generalnie warzywa. Jednym z kluczowych warzyw jest seler naciowy o powierzchni około 10-11 hektarów co roku. Było to warzywo generalnie skierowane na rynek tutaj rosyjski. Poza tym podjęliśmy nową próbę produkcji cykorii salatowej, tak zwanego radicchio, też na eksport, ze względu, że było zainteresowanie po próbach zeszłorocznych jak naszych eksporterów. I dzisiaj w wyniku nałożenia tego embarga, przez oczywiście tutaj politykę i działania różnego rodzaju zewnętrzne, został rynek zamknięty. I my zostajemy dzisiaj z towarem, mamy w chłodni ten towar, z pierwszego rzutu zbieramy część, liczymy na to, że jeszcze może coś się uda, ale generalnie na dzisiaj nam wszyscy nasi partnerzy, którzy kupowali od nas ten towar na eksport, powiedzieli, że nie ma szans i raczej nie widzimy tego, że to się sprzeda. I praktycznie, żeby w Polsce nie wydarzyło się, czy w ogóle na szerszym może obszarze, katastrofa ekonomiczna ze względu na to, że położy się producentów, nie będzie kto miał za rok zrobić tego warzyw w ogóle, bo niestety zbankrutują te gospodarstwa. I dobrze by się stało, żeby niestety producent, który został z towarem łatwo psującym się, którego nie można przechować pół roku, ni rok, tak jak jabłka, czy marchewki, czy selera korzeniowego, lub buraczka, bo jest taka możliwość. Te warzywa niestety trzeba sprzedawać w krótkim okresie, bo są łatwo psujące. Że znajdą się pieniądze na rekompensatę, powiedzmy, tej produkcji, która ma być zniszczona, czy powiedzmy zaorana, jak to nazwać potocznie. I oczekujemy jakiejś konkretnej informacji, która nam da albo możliwości produkcji w przyszłym sezonie, albo będzie duży znak zapytania, jeżeli chodzi o bytność naszego tutaj, powiedzmy, działania na następny rok. Thank you.